Cześć! Ten filmik to trzecia i prawdopodobnie ostatnia lekcja o stronie biernej i dzisiaj pokażę Wam stronę bierną w połączeniu z aspektem. Gdy słyszycie aspekt w języku polskim, to powinniście mieć przed oczami albo w zeszycie, a najlepiej i przed oczami, w głowie i w zeszycie, taką oto aspektową tabelkę. Tutaj mamy aspekt niedokonany i czas przeszły, teraźniejszy, przyszły. Tutaj mamy aspekt dokonany i czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. W czasie teraźniejszym nie ma aspektu dokonanego, to się wyklucza, bo skoro coś jest teraz, to nie może być dokonane, ale jest tutaj mały znak zapytania, do którego prawdopodobnie wrócę pod koniec tego filmu, a jeśli nie w filmie, to w opisie czy w przypiętym komentarzu. Więc taką tabelkę powinniście mieć, myśląc o aspekcie w języku polskim. Trzy czasy, dwa aspekty i tutaj mamy pięć miejsc do wypełnienia, bo tego miejsca nie wypełniamy. I jak wygląda ta tabelka wypełniona stroną bierną? Bo wszystkie miejsca, poza tym szóstym wykreślonym, będą wypełnione. Używając strony biernej, jak najbardziej możemy tej strony biernej używać w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. I jak najbardziej możemy wyrażać sytuację z perspektywy dokonanej lub niedokonanej. Z tego ten aspekt dokonany lub niedokonany. Pozostajemy w temacie paczki, a konkretnie paczek w liczbie mnogiej, bo o paczkach mówiłam i w pierwszym, i w drugim filmiku o stronie biernej, ale tym razem łatwiej będzie mi znaleźć przykłady dla liczby mnogiej. I spójrzcie, jak ta tabelka wygląda. Zacznijmy od aspektu niedokonanego i czasu przeszłego. I możemy na przykład powiedzieć, że w święta, w ostatnie święta było tak dużo zamówień, że paczki były odbierane częściej. Na przykład paczki były odbierane 5 razy dziennie z paczkomatów. I tutaj były odbierane, ten aspekt niedokonany pokazuje nam, że coś było wykonywane wiele razy, często, powtarzalnie. Więc paczki były odbierane 5 razy dziennie, bo było tak dużo zamówień. Czas teraźniejszy. Teraz nie ma już świąt, tych zamówień jest mniej, paczkomaty nie są tak bardzo oblegane, więc paczki są odbierane 2 razy dziennie. Standardowo są odbierane 2 razy dziennie. I czas przyszły, niedługo znów będą jakieś święta i znów będzie więcej zamówień, więc prawdopodobnie paczki będą odbierane też 5 razy dziennie. A więc powtarzalność, czyli aspekt niedokonany, i te paczki były odbierane, są odbierane i będą odbierane. I zwróćcie uwagę na czasownik być. One były, one są, one będą, więc czasownik być łączy się tutaj z aspektem niedokonanym. I teraz przejdźmy do aspektu dokonanego. Jesteśmy tutaj, więc paczkomat jest pusty. Nie ma w paczkomacie żadnych paczek. To znaczy, że wszystkie paczki zostały odebrane. Wszystkie paczki zostały odebrane. Koncentrujemy się tutaj na rezultacie, a więc potrzebujemy aspektu dokonanego. I czasownik tutaj, chociaż nie tyle czasownik, co imię słów, który pochodzi od czasownika, jest w formie niedokonanej. Tutaj odbierane od czasownika odbierać, a tutaj odebrane od czasownika odebrać. Więc aspekt widać nie tylko w tym, że tutaj sięgnęliśmy po czasownik być, ale też w tym, że ten imię słów pochodzi od niedokonanego czasownika. Tutaj odebrane pochodzi od czasownika dokonanego, więc wszystkie paczki zostały odebrane. W czasie teraźniejszym w aspekcie dokonanym teoretycznie nie ma tej formy. Jest tutaj znak zapytania, do którego może zdążę się w tym filmiku jeszcze odnieść. I czas przyszły. Paczkomat jest zajęty. Wszystkie szafki są zajęte. Ale mam nadzieję, że do wieczora wszystkie paczki zostaną odebrane. I też odebrane, odebrane. Wybieramy tutaj imię słów od czasownika dokonanego, więc odebrać, odebrane. I spójrzcie, już nie sięgamy po czasownik być, ale sięgamy po czasownik zostać, który nie ma nic wspólnego z takim zostawaniem w jakimś miejscu. On po prostu tworzy nam tutaj stronę bierną w aspekcie dokonanym. A więc paczki zostały odebrane i paczki zostaną odebrane. Koncentrujemy się tutaj na rezultacie. Spójrzcie, tak to wygląda, więc ta tradycyjna tabelka aspektowa, którą już znacie, wypełniamy ją stroną bierną. Teraz spójrzmy dokładniej na schemat
zdania ze stroną bierną, bo tworząc to zdanie, budując to zdanie, czy to w swoich tekstach, czy mówiąc, czy na egzaminie, wykonując zadania egzaminacyjne, musicie myśleć o wielu rzeczach, musicie podjąć wiele decyzji, tak naprawdę w bardzo krótkim czasie. Spójrzmy na taki schemat. Coś przez kogoś. Albo ktoś przez kogoś. To jest taki typowy nasz schemat strony biernej. Na przykład paczki są odbierane przez kuriera albo przez klientów. I teraz już wiecie, że w aspekcie niedokonanym w tym miejscu będzie czasownik być, ale musicie zdecydować, jaki to będzie czas i jaka to będzie osoba i jaki to będzie rodzaj. Więc tyle decyzji samodzielnie, w zależności od tego, co chcecie powiedzieć i w zależności od kontekstu, tyle decyzji musicie podjąć. Więc było, był, była, były, byli. To zależy od tego, co jest tutaj na początku zdania. Jest, są, jestem, będzie, będę, będziemy. Wszystkie tutaj formy są możliwe i te formy dopasowujemy do osoby lub rzeczy, którą tutaj mamy na pierwszym miejscu. Więc czasownik być we wszystkich możliwych formach, które dopasowujemy do czasu, do osoby i też do rodzaju. Jeśli natomiast budujemy stronę bierną w aspekcie dokonanym, to już wiecie, że w tym miejscu mamy czasownik zostać. Tutaj będzie ta forma dokonana, czyli wszystkie paczki zostały odebrane. I też musicie podjąć decyzję, jaki czas jest potrzebny, jaka osoba, jaka liczba, jaki rodzaj. Więc został, zostało, zostały, zostali, zostanie, zostaną, zostanę. Podejmujecie decyzję w zależności od kontekstu i waszej intencji. I teraz zróbmy takie ćwiczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, że gdzieś odbywa się impreza i wszyscy idą na tę imprezę, bo wszyscy dostali zaproszenie, ale ja i mój mąż na przykład, czyli my, tego zaproszenia nie dostaliśmy i na tę imprezę nie idziemy. Tutaj jest smutna minka. I spróbujmy zbudować zdanie w stronie biernej. Musimy podjąć kilka decyzji, o których mówiłam przed chwilą. I te decyzje wyglądają tak. My, czyli ja i mój mąż, a więc będziemy potrzebować formy my. Następnie my to jest liczba mnoga. I tutaj też musimy o tym pamiętać, że będziemy potrzebować liczby mnogiej. Następnie, czy to będzie forma niemęskoosobowa czy męskoosobowa? Jeżeli ja i mój mąż, to będzie to forma męskoosobowa, więc zobaczcie, nawet tutaj wkrada nam się mój ulubiony temat niemęskoosobowości. Kolejna decyzja, czas. Wszyscy te zaproszenia dostali, my nie dostaliśmy, a więc będzie to czas przeszły. I jeszcze aspekt. Chodzi o rezultat, tych zaproszeń nie mamy, więc będzie to aspekt dokonany. I wykorzystamy, ponieważ jest to aspekt dokonany, czasownik zostać. Natomiast ta druga forma będzie pochodzić od czasownika zaprosić. I zobaczcie, jak wyglądają te elementy, z których zbudujemy całą konstrukcję, a więc zostać, zostałyśmy, zostaliśmy, w zależności od niemęsko- lub męskoosobowości, a tutaj zaproszeni, forma męskoosobowa, zaproszone, forma niemęskoosobowa, więc to są elementy, z których teraz zbudujemy to całe zdanie i zacznijmy od formy męskoosobowej. Nie zostaliśmy zaproszeni na tę imprezę. Nie zostaliśmy zaproszeni na tę imprezę. Nie mówię przez kogo, bo to nie jest ważne. Ważne jest, że tego zaproszenia nie ma. I spójrzcie. Czas przeszły, aspekt dokonany. Tutaj widać męskoosobowość. Tutaj widać jeszcze końcówkę osobową. I tutaj mamy formę imię słowu, który zachowuje się jak przymiotnik i możemy te formy traktować jak przymiotniki. Ta forma musi być dopasowana rodzajem, liczbą i aspektem do tego czasownika, więc zaproszeni, męskoosobowa końcówka i tutaj mamy jeszcze to eni. Nie zostaliśmy zaproszeni na imprezę. A teraz zamieńmy to zdanie na zdanie w formie niemęskoosobowej, czyli na przykład ja i moja koleżanka. W tej sytuacji powiemy, nie zostałyśmy zaproszone na tę imprezę.
nie zostałyśmy zaproszone na tę imprezę. Co się zmienia? Zmienia się tutaj zostałyśmy i zmienia się nam tutaj forma imię słowu zaproszone one, a nie eni, tak jak było w rodzaju męskoosobowym. Podsumowując to wszystko, tworząc zdania w stronie biernej, musicie po pierwsze doskonale znać schemat strony biernej, o tym mówiłam w pierwszym filmiku. Musicie czuć, rozumieć różnicę między stroną bierną a formą bezosobową, o tym mówiłam w drugim filmiku. I o tym mówiłam teraz, musicie podejmować bardzo dużo decyzji. Rodzaj, liczba, aspekt, czas, męsko-niemęsko, osobowość. O tym wszystkim musicie pamiętać, budując zdania w stronie biernej. Osoba, liczba, rodzaj, czas, aspekt to jest bardzo ważne i nie możecie się spieszyć. Przede wszystkim na egzaminie, gdy wypełniacie jakieś zadania egzaminacyjne, zawsze dajcie sobie kilka sekund czasu na takie spojrzenie z lotu ptaka na tę konstrukcję i sprawdzenie, czy wszystkie elementy poprawnie się ze sobą łączą. Filmik wyszedł dosyć długi, więc kończę i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!